Witamy Państwa bardzo serdecznie po meczu 16. kolejki 4. Ligi Grupy Podlaskiej, w której to Promień Mońki zmierzył się z zespołem Strośni Kościelnej. Mecz wygrali goście 4-1. O zabranie głosu proszę trenera drużyny gości. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę z tego, że udało nam się wygrać mecz wynikiem 4-1. Uczulałem swoich zawodników, że to będzie ciężki mecz, ponieważ drużyna tutaj gospodarzy jest bardzo niewygodnym przeciwnikiem, takim walczącym o każdą piłkę, dużo biegającym. I tak jak powiedziałem, uczulałem zespół na to, by się nastawić na ciężką przeprawę. Natomiast jestem bardzo zadowolony z postawy swojego zespołu. Początek meczu, tak jak sobie zakładaliśmy, idziemy wysoko. Chcieliśmy w ostatniej strefie odbierać piłkę jak najwyżej, jak najbliżej bramki przeciwnika, po to, żeby tam wykorzystać jakieś wolne przestrzenie, wolne luki do zdobycia bramki. I później wiadomo też ta trochę czerwona kartka ułożyła mecz, znaczy może nie o tyle co ułożyła, ale ułatwiła nam zadanie. Ja się bardzo z tego cieszę, że udało nam się wygrać i tutaj duże gratulacje dla mojego zespołu, ale przede wszystkim też słowa uznania tutaj dla trenera i dla całej drużyny gospodarzy, bo naprawdę widać, że jest jakaś tam praca wykonywana i dobrze to wygląda i przede wszystkim powodzenia w kolejnym, ostatnim meczu w tej rundzie, a także przyszłej rundzie wiosennej. Dziękuję. Dziękuję bardzo, gratulujemy zwycięstwa. Trenerze, jak ten mecz wyglądał z Pana perspektywy? No to ja na początku bym chciał powiedzieć, że tak jak tutaj trener jest zadowolony z wyniku bardzo, to ja właśnie z wyniku jestem bardzo niezadowolony. Natomiast z postawy moich chłopaków, moich zawodników jestem zadowolony, oczywiście nie ze wszystkich. Na pewno największy wpływ na wynik tego meczu miała właśnie sytuacja z 10 minuty, gdzie nasz zawodnik chciał wymierzyć sprawiedliwość zawodnikowi gości. Dostał słusznie czerwoną kartkę, został usunięty z boiska i od tego momentu było już trudno, naprawdę trudno coś zrobić, ale też powiedziałem w szatni zawodnikom, że pomimo tego, że graliśmy praktycznie cały mecz w osłabieniu z dobrą drużyną od Rośnianki, która ma jakościowych zawodników i dobrego trenera, to mimo wszystko stworzyliśmy sobie sytuację, żeby strzelić jeszcze kilka bramek. Druga połowa skończyła się remisem 1-1 i myślę, że będę z tego meczu tylko szukał pozytywów. Będziemy oczywiście uczyli się na błędach tych emocjonalnych zawodników. Trenerze, gratuluję jeszcze raz swoim chłopakom, również dziękuję i gratuluję postawy drużyny takiej walczącej.